Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał z Rydyn010 i witam was na serwerze myserver.pl na trybie GTA. Tak jest, zaczynamy z GTA, nowa seria, którą zapowiadałem z wczoraj, że będzie dziś pierwszy odcinek. I słuchajcie, myślę, że dzisiaj sobie troszkę porobimy, nie wiem, jakichś questów. Słuchajcie, ja tutaj grałem bardzo mało, ja mam dopiero drugi poziom, ja nie wiem, porobiłem może z 3 questy, tutaj ten. Ponieważ czekałem, aż wejdzie ten nowy system, wiecie, żeby te questy się nie bugowały, bo to by było bez sensu robić to tak wszystko, no wiecie. Na odcinku to by, no, fatalnie wyszło. I słuchajcie, tak jeszcze korzystając z okazji, miałem tutaj zbędne 3 złote, więc postanowiłem, że tak na sam początek odcinka otworzymy sobie jedną skrzynkę przestępcy. Tak jest, odbieramy klucz. Mieliśmy właśnie jeden klucz. Tu mamy skrzynię przestępcy. No w sumie... Co tu? No... Do skrzyni przemytnika na pewno był spoko. Nie wiem, co tu w sumie jeszcze. No w sumie tutaj nie są aż tak dobre rzeczy, ale... Ale no, na przykład... No te klucze jednak fajnie były, bo tutaj... No to już są lepsze. Tu można też te klucze, kurde... A tutaj to jest w ogóle na przykład ta klatka. No to by było spoko. Dobra, otwieramy. Myk. Aha. Dobra, musiałem kibić. Dobra. Dostaliśmy... jakiś karabin. Nie wiem, czy to dobrze. Słuchajcie, wiecie co, ja się w ogóle nie orientuję w tych... w tych nowych tych broniach i tak dalej, ale spoko. Przynajmniej nie jakieś kurczaki czy coś w tym stylu. Czekajcie, bo co tu jeszcze mogło wlecieć? No właśnie, mogło przecież kurczak wlecieć, mogła jakaś siekiera, granaty to też słaba rzecz i tak dalej. Słuchajcie, ja długo siedziałem już na tym trybie, ale większość czasu to ja budowałem swoją działkę. Tak śmiesznie było. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie wiem, pójdziemy sobie, może sobie zrobimy rozwal Jakuza tak na szybko. Morisa może. No dasz coś fajnie, jak ja sam nic nie mam, zaczynam tu gierkę dopiero. Gdzie jest ten? Tu jest Carlos, tak? Tu jest Carlos, tak? Tu jest tak. Aha, co tam? Tak jest. Dzielnica Jakuzy, tak. 15 członków, tak jest. Słuchajcie, oczywiście mam tutaj rangę boss, ze względu na to, że byłem beta testerem. Myk, na hita. Kurczę, coś tak mi ścięło. Kurde, nie przeładowuj. Ej, co mi tak ścina? Coś mi... Coś mi frejzuje strasznie. Nie mam 80 FPS. Myk. Kurde, ja mam strasznie słabe ekwipunek i... Wypadł. Kurde, trafiłem w niego. Myk. Myk. Nie, to jest lepszy. Dobra. O, jest główka. Spoko. Znaczy, nie nadałem się jeszcze na razie. Widzicie? Takie strasznie frejzuje przed strzałem. Nie, internet na pewno nie, słuchajcie. Internet ja mam szybki akurat. A FPS też nie za niskie, jak widzicie. No. No to 100 FPS-ów czasem dochodzi, mimo że nagrywam. A nagrywanie i tak bardzo dużo mi zżera FPS. Czasem mam, na wojnikach dusz to mam czasem nawet 30. Przez to, że nagrywam. Dobra, tam nie będę mu klesował. Tutaj sobie na spokojnie zatuczemy te. Może zrobimy sobie też na przykład bank północny solo. Albo nie wiem, poproszę kogoś, może ktoś mi pomoże też w innych bankach. No bo ja z tym ekwipunkiem to jeszcze... Raczej tak średnio. To nie wiem, co jest, czy nie. To jest... Co tam ktoś już... Gdzieś na tym moście chyba. Tam jest jak, poczekajcie, patrz. Ty, dostała, ale ładnie. Nie, to było. Ona dostała. Ale myślałem, że ona do mnie przyjdzie tutaj, ta Jakuza. Kurde. Dawaj ją. Dostała. A, bo ono skinęło? Co?
6 na 3. Dobra, nie bardzo. Tu jeszcze widzę, nie gra. One shot. One shot, elegancko. No, coś tam pod komendą zadane, coś nie gra, bo tak to będzie być wszystko. Jest obywatel, też sobie zatoczyłem. Może kurczaki nam da. Dawaj, kurczaki. Nie dałeś kurczaków, nic nie dałeś. Może ty dasz. Dawaj. Nie. Dobra. Słuchajcie, tak wam mówiłem, może wkrótce pojawi się jakiś opening większy tych skrzyneczek. To może też wam coś rozdam przy okazji z tych tych. Ja tu mam niezniszczalność, a to jest właśnie ten sam. Kaskę na chwilę. No dobrze. Główka jest. Teraz pójdziemy też sobie, porobimy sobie trochę questów w tym odcinku, bo no, przydałoby się po prostu tutaj trochę kasy zarobić, trochę level wbić właśnie tego, co też zobaczymy. Twardym, nie znam, że to lego. O, dobra, to jest. Tu jest fajny spot taki, bo tutaj się pojedynczo spawnią, a jak się by na mnie rzuciły tak grupowo, to raczej bym tego nie przeżył. No jeszcze tam się wrócę, może jeszcze 3. Teraz ułatwili bardzo ten quest, na poprzedniej edycji trzeba było zabić aż 50 ich. Kurde, czemu to jakoś z opóźnieniem mi to strzela? Nie. Nie. Uważać. Nie, tylko proszę mnie nie zabijaj. Tylko proszę mnie nie zabijaj. Świecznie nie zrespił. O, tu się teraz piłem. Idealnie. Dobra. Czekajcie, ja zaraz wrócę. Chyba jestem z prowadzem tutaj. I good. Jeszcze tego i tak zatoczymy. Dobra. I good. Zadanie skończone. Tropną nam kurczaki. No dobrze. Dobra, wracamy do... O, tu mamy giercarza. O, giercarz też mi tu sporo pomógł. Też mi sporo pomógł. Może właśnie jego poproszę na przykład, żeby mi pomóc z jakimiś bankami. Robert. Nie, nie Robert. Augustin. Nie Augustin. Kurde, co mi się wali. Carlos. Tak jest, $50. I 150 punktów respektu i level up, tak jest. Jej. Trzeci poziom, fajnie. Teraz tak. Co tu zrobić? Co, jak tu są jeszcze zadania? To, aha, to jest ukończone, bo już na raz dziennie. Samolot to na 4 osoby zadanie. Bo Big Bossa też możemy sobie rozwalić. Pójdziemy sobie na spawn. O, ja troszkę hazard mam coś. Nie wiem dlaczego, też pewnie tego, bo ja mam alergię bardzo na te, na trawy. Właśnie na pyłki trafi. Byłem na dworze przed chwilą, to... Putin, tu jest Putin. Zatłuczemy sobie. Ale patrzcie, jak robią tego, to rozwali głos, sorry. Kurde, tu widzę, że... Widzę, że ugros to robi. Tego Big Bossika. Poczekajcie, ja zaraz, to muszę się ogarnąć na chwilę. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Także questy, które jak widzicie, banan pisze, że są naprawione. Dobra, słuchajcie, czy Big Boss już jest wolny? Nie! Kurde, dalej go zabija. Dobra, czekajcie, to nie, to chyba sobie na razie odpuścimy to questa. Chyba, że my tego dobijemy, czekajcie. Nie wiem, to będzie trochę chamskie, ale nie, o nie, już nie widzę tego Big Bossa. Ten Big Boss tam jest. Jeden Big Boss. Tu jest. What? Co się dzieje z tym Big Bossem? W ogóle dlaczego on lewituje? Nie, powiedzcie, czemu on lewituje?
zginął? Nie. Co to jest? Co to jest? Dlaczego on lata? Jest, dobra, dobra. Dobra, słuchajcie, teraz sobie zluruję tego Big Bossa, jego znacznie lepiej się shotgunem zabije. Drasniemy go tym. No nie, to urgez go będzie. No nie, dobra. On zrobi tego questa, to słuchajcie, czekajcie, zobaczymy jeszcze sobie. O właśnie, a może Alkaidę sobie zrobimy, w sensie, żeby pokonać tych. Nie, ty. Tak jest, tak. Zabić 30 sztuk Alkaidy. No, to shotgun to będzie całkiem spoko. Chociaż tu widzę, że kampią, ale jest inna miejscówka na Alkaidy. Pójdziemy sobie. Zobacz, mi się jeszcze dźwięk nagrywa, to będzie mi się nagrywa. Tu są, o właśnie, tu są. Ale widzę, że tutaj, kurde, wszyscy okupują tam. Aha, tutaj jest, dobra. Na szczęście tu jest wolne miejsce. My. Chodźmy dalej. Mam miejsce, mam. Chodź. Żyj, gin. Często nie chcę ładnych, gdy wypada. Kurde. Wtedy sobie spoty widzę. Myk. O, jest główka. A nie, tu. O, tu jest główka. Jedną mam dopiero. Ale to wiecie, tam się ogarnie. Nie, shotgun tutaj są przeop. Pomyślcie, co będzie robić strzelba bojowa. Bo chyba to jest najlepszy shotgun teraz. Nie wiem, broń myśliwskiej już chyba nie ma. Tak mi się wydaje. No kurde, nie, no tu ludzie okupują wszystkie te spoty z tymi spawnami. Dobra, szybko to idzie. Kiedyś się dłużej o wiele tego questa robiło, no nie? Tak mi się wydaje. A mam za wątek, trzeba to teraz porządek zrobić. Dawaj tu Alkaidę, no. Tam typ sobie, ale tutaj nie się zaraz coś. Dawaj tu. Dawaj Alkaidę, dawaj. Nie? Dobra, to wracam tam. Tamten typ, który ich rozpoczął. Nie wiem, czy oni. Nie wiem, czy nie mają shotgunów, czy. A nie, mają shotgun. Tutaj przecież są Alkaidy. Można blisko podejść całkiem. Wbrew pozorom, do tych Alkaid można dosyć blisko podejść. Nie widzicie, co. W większości przypadków można ich złanshotować. 8 na razie mam. No tu mamy nowy. Dawać ich. Pięknie. No dawaj tu Alkaidkę. Oni mają jakieś lewe shotguny. Tak jakieś. Muszę do nich strzelać kilka razy. Ja to nie wiem, dwa razy strzelę. No dawaj tu Alkaidę, dawaj. Dawaj gość, tu jest Alkaida. Chodź tu. I pięknie. Tak jest. No a tu widzę. Dobra, wrócę jeszcze się tam chwilę. Kurde. Co jest? Słuchajcie, właśnie, tak a propos, że jestem bossem, to wiadomo, mogę zrobić gang. I słuchajcie, chciałbym coś zrobić takiego, właśnie taki gang widzów, coś takiego. Też kurde, szkoda, że tu jest tylko niestety limit 8 osób. Łodzie tutaj Alkaidy. Dawaj, poczekaj, dobra, przechodujemy, bo jeszcze trzeba będzie do niego długo strzelać. No wiecie, tu już za blisko podszedłem akurat. Ale wbrew pozorom i tak można do nich bardzo blisko podejść. Dawaj. Wiecie, tylko trzeba dobrze tak przymierzyć. No dawaj, chodź. No dobra. Nie żyjesz, ładnie. Wow. Jak się przestraszyłem. Trochę tu się przestraszyłem. Nie żyjesz.
Nie żyjesz elegancko. O, dawaj głowę. Chodź tu. A, widzicie teraz? Jednak trzeba dobrze trafić, po prostu tak w środek ich. Wtedy jednak schodzi bardzo szybko, bo... Ile jeszcze? 22. Shit! Słuchajcie to. Strasznie szybko te questy idą. Dobra, dawaj. Jeżeli... sobie, dobrze. Leżeć. Kurde. Jeszcze 5. Dobrze. Jeźdź. Słuchajcie, to schodzi jak ten. O, już myślałem, że wybuchnie. Już myślałem, że wybuchnie. To było ten. Dobra. Jeszcze 2. Dawaj. Tu jest 1. I ostatni. Last one. A tu mamy was. Tu. Pyk. 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 Nie, się nabija jak nie wiem. Prościutko, bardzo prościutko. Nawet 4 główki nam dopły. I git. Idziemy sobie już ukończyć zadanie. Dobrze, tędy, bo jeszcze tamtemu przeszkodzę coś. Co tu tak latają? Co tu się stało? What? Co tu się stało? Nieważne, skąd to jest, dobra. U ciebie mieliśmy, tak? Tak, $150, tak jest. I... i cegła. Aha. $150 i cegła. No, jak to woli, cegła się przyda. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj odłożę trochę rzeczy. Przede wszystkim odłożę sobie te rzeczy do budowy. To tam jest niepotrzebne w tym momencie w ogóle. A tam cegłę też sobie odstawię na razie. Dobra, to sobie też odstawię. Te ładunki może też. Trochę ammo, nie potrzebne mi jest aż tak dużo. To. Wełnę też. Łup też, bo na razie i tak mi się coś o pistoletu nie mam. Do głowy mogą tu leżeć. A ten karabin. Więc tego może przetestuję jeszcze. Kurczak to się przydał. Dobra. Dobra, słuchajcie. Ile dostałem w ogóle tych punktów respektu? A, 200 punktów. O, sporo. Nie, to patrzcie. Szybko pójdzie. Dobra. Jak by to teraz zrobić? Teraz możemy... A może zobaczmy jak tam... Czekaj, zadanie... Tak jest, mamy dalej to zadanie, rozwal Big Boss. Zobaczmy czy tam już Urgres skończył. Nie wiem, ja tam z każdym biorę sobie, bo ja tam nie chcę z nikim mieć żadnych wojen, ani nic w tym stylu. Sprawdźmy czy zakończył on zabijanie Big Bossa. No nie, teraz ktoś inny idzie. O ty! Ty, teraz to już masz przewalone. Kurde. Dobra, leżeć. Sam zaczął. Sam zaczął. Kurde, Big Boss. Sobie. Dobra. O, właśnie, idealnie. Chodź tu. Tak jest, leżeć. Ładnie, jeszcze raz tylko. Dobra, tylko tu się najedzmy. Zaraz mi się... Jestem przekonany, że tamten wróci. Przeładujmy sobie wszystko, bo zaraz później znowu trzeba będzie się z nim uporać. Nie wiem, widzicie? On pierwszy mnie zaatakował, więc... Tak jest, wrócił. Chyba. Zaraz się go znowu wyjaśnię. Jeszcze sobie to przeładujmy. To on wrócił? Tak jest. Mam drugi shotgun. Niespodzianka. Leżeć. Szybko zabij tego Big Bossa, bo on tu zaraz wróci znowu. Leżeć, dobra. Idziemy na spawna szybko. Szybko idziemy na spawna. Spał! No spał! What? Myślałem, że... Dobra, wrócił. Dawaj, spał. Jest! Dobra. Nie chcę mi się już z nim użerać więcej. No i ładnie, no i co, uśmieliśmy zadanie. Fajnie, że mógłbym przynajmniej wyjaśnić tamtego typa, bo...
No, przynajmniej mogą sobie na spokojnie to zadanie ukończyć, tak jest. To było... Nie, u Augustina, tak? Tak. Tak jest, 50 dolków i cegła. Nie, no co jest? Co jest z tymi cegłami? 100 punktów respektu, tak jest, jeszcze 200 i mamy kolejny level. Tu mamy tak, u Carlosa to mamy to zdanie, co już zrobiliśmy. U Roberta mamy lotnisko, to na razie nie. I bank też by się przydała chociaż jedna osoba. Dobra, słuchajcie, teraz może sobie zróbmy... Coś tu... Zobaczmy jeszcze u Putina tam. Przepatrzmy wszystkie NPC-ki, jakie tam mają questy i tak dalej. Tylko jeszcze tu jedna szybka korekta. Myślę, że tak sobie dwa questy zrobimy i to by było na razie na tyle, bo już w sumie trochę trwa ten odcinek. Ale parę sobie zrobiliśmy questów. Jeszcze zobaczmy tutaj u Putina, bo ja tu zrobiłem, tu mamy bank, no nie. Tu będziemy mieli, tak jest. Aha, tu mamy Don Pedro, właśnie. Don Pedro. To może sobie zabijemy Don Pedro. Ja napiszę do Gierca, czy mnie nie podsadził do Don Pedro. Pomożesz wejść do Don Pedro. Nie. Kończymy wszystko, co trzeba naprawić. Chyba, że Gierca coś robi. Jeśli nie, to... No bo zaraz będzie, to my się już tam tepnijmy. Kurde, to Don Pedro chciałem napisać już. Ok. Chciałem message Don Pedro. I dobra, dobra. Dobra, tu mam rusków, pewnie dużo. Nie, tu jest jeden. Jak ty nie umarłeś? Tak blisko cię walnąłem. No nie, nie gadajcie, że tam już ktoś robi tego Don Pedro. Dobra, to poczekamy najwyżej. Kurde, jakie te ruskie mocne. No. Ruskie są mocne. Głód. Podabiałem sobie tych Rosjan tutaj przy okazji. Myślę, że tego Don Pedro sobie zrobimy i... Dajcie nic. Przeleżeć. Nie. Jeszcze raz. Głód. I mamy jeszcze głowę. Good, good. Myk. Jeszcze chcesz? A, ładnie to zrobił. Też tak. Z prefirem wyjechał. Mam skrzynkę, fajnie, ammo. Nie. Idź sobie. Nie tym. No nie, czemu on mi prefire'uje mnie? Mało haka. No widzicie, tu ja tu sam nie wejdę. Tu musi mnie ktoś piąstką walnąć. Ale tam widzę, że cały czas ktoś tucze tego Don Pedro. Dawaj głowę. Wow. Nie. Dobra. Leży. Patrz, tu jest skrzynka. Też sobie weźmiemy. A, 15 kurczaków tu mamy, dobra, spoko. Dobra, gdzie mam Giercera? O, tu mam Giercera, spoko. Tu Giercerz mnie tutaj spiąstkuje. Chyba. Co? Gdzie? Tu? What? Co tutaj? Co? Nie no, jak to zrobił? Aha! Kurde! Ja pierniczę, ja myślałem, że tutaj nie... Ja myślałem, że tu nie da się wejść samemu. Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz tak.
Tak, i tu mamy Don Pedro. Tak jest. Mocny. Pokaż, czy jest mocny. Dawaj go. Don Pedro, nie. O kurde, faktycznie jest mocny. Nie. Nie. Faktycznie jest mocny. Nie, 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 nie. Kurde, faktycznie. Kurde, wzmocnili tego Don Pedro. Topniemy się tam jeszcze raz. Nie no, spróbujemy zrobić tego Don Pedro. Był na hita już, kurde. Dobra, nie, 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 spokojnie, poradzimy sobie. Musimy sobie wszystko przeładować. Ha, bo ty, Gierca, pewnie masz damage indicators. Przeładujmy sobie wszystko. Ty... wypadł. Ty też wypadł. Kurde. Dobra. Dobra. Puszczmy sobie. Tak. Tak, tak. Można go tu bić? Nie, nie można. Dobra, to. Wow, 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 nie szalej. Nie szalej, panie! Nie, panie, nie, nie, nie! Kurde! Faktycznie, on jest mocny. O nie, jeszcze mnie wywaliło... ten, dobra. Czekajcie. Dobra, już wam zaraz wraca. No nie, jeszcze tekstur pak mi zdarował, no świetnie. Chyba, że sobie darujemy dzisiaj już tego Don Pedro, też nie wiem. No nie chciałbym. Już wam. Nie! Nie kamerkę, kamerkę przecież macie mieć. Tu, o. Dobrze, nie, nie ka. Kurde, nie, 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 ten Don Pedro jest faktycznie mocny. Ale spróbujmy, spróbujmy, mimo wszystko spróbujmy. Spróbujmy one more time. Trzeba próbować, przecież niekoniecznie musi się nam każdy quest za pierwszym razem udać. O! Dawaj. Jak go wyjaśnił? Co teraz? Stąd można go strzelić? Nie, stąd się mnie nie strzeli. Fuck! Już mnie uderzył? Sobie. Idź sobie! Idź sobie! Idź sobie! Za zadanie. Nie! Nie, tak, tak, mnie zaliczyło. Dobra, jeszcze mnie zabił. Nie, dobra, darujmy sobie tego Don Pedro. Darujmy sobie, zrobimy to, jak będziemy mieli lepszy ekwipunek, bo słuchajcie... i tak już odcinek trwa dosyć długo, a... taki... o nie, po, a nie, myślałem, że portki mi się... myślałem, że portki mi się skończyły. Ha, ja to mogę co pół godziny używać, nie wiedziałem. Dobra, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobało, będzie oczywiście więcej. Z GTA, questów i tak dalej. Także ja się z wami żegnam. Arkaj, cześć.